Witam wszystkich na kolejnej wycieczce szlakiem dawnej linii kolejowej. Dziś jesteśmy w Miastku. Na wylocie z Miastka w kierunku na Słupsk. Tutaj pokazuję kierunek w stronę stacji. Jesteśmy na wiadukcie na ulicy Jeziornej. I tu pokazuję widok na Słupsk. I będziemy szli dzisiaj linią kolejową z Miastka, dawną linią kolejową z Miastka do Bytowa. Linia do Bytowa odbijała tutaj w prawą stronę. No stąd nie widać, tutaj jest taki lekki gąszcz. Zaraz podejdę do tego miejsca i Wam z bliska pokażę. I tu tak jak widać odbicie jest w prawą stronę, taką słabo widoczną ścieżką prowadzącą do lasu. To są tory na Słupsk. To jest kierunek na stację w Miastku. I dosłownie 500 metrów za tym odbiciem linii w prawo. Taki mostek w środku lasu. I widok tego mostka z góry. Tutaj w dole dawne torowisko. Widok w kierunku stacji w Miastku. A tu widok w kierunku Bytowa. Taka dość wyraźna ścieżka, da się nią jeszcze przejść. Jestem teraz w miejscu, gdzie torowisko dawnej linii kolejowej przecina szosę Miastko-Koszalin. Tutaj widzimy tą szosę obok. Tutaj był taki dość spory wiadukt. Od strony stacji w Miastku nie zachowały się żadne pozostałości. Natomiast tutaj od strony Bytowa takie no dość żałosne, ale jak widać jakieś pozostałości są. Teraz postaram się wspiąć na ten nasyp i pójdziemy w stronę zwalonego mostu w Miastku. I taki dość zarośnięty odcinek na wysokim nasypie prowadzi nas do przyczółka mostu dawnego na rzece. Zdaje się, nazywa się Stobnica w Miastku. Ten przyczółek jest, w ogóle cały most był ogromny. Natomiast wszystko jest teraz pozarastane. Spróbuję podejść tu bliżej. Teraz pokazuję z bliska te przyczółki. Widok na drugą stronę niestety jest zupełnie zarośnięty. Widać tylko wysokość tego mostu, jaka była. No te przyczółki. Spróbuję jeszcze w jakiś sposób podejść od dołu. Zejście jest dość karkołomne, ale udało mi się ten przyczółek pokazać od dołu. Tak to wygląda. I chyba najlepszy z możliwych widok tego mostu od dołu. Pokazuje, jak to była gigantyczna budowla. Natomiast jest to tylko i wyłącznie przyczółek od strony Miastka. Od strony Bytowa tutaj tego przyczółka praktycznie już nie widać. I teraz czeka mnie obejście tego całego odcinka, dlatego że tej rzeki w żaden sposób tutaj nie da się sforsować. Wobec tego trzeba będzie spory odcinek obejść. No najpewniej aż przez miasto, żeby dostać się na drugą stronę i przejść już na szlak, na tak zwany szlak zwiniętych torów, szlak rowerowy, który zaczyna się w Miastku. Tu jeszcze raz pokazuję widok na ten zwalony most. Jesteśmy w tej chwili po bardzo głębokim obejściu na wylocie z Miastka w kierunku na Słupsk. Tu był kiedyś prawdopodobnie wiadukt. Torowisko jest w takim bardzo głębokim wykopie, tutaj poniżej zupełnie niedostępne, praktycznie prawie niewidoczne. Tak jak mówię, musiał być tutaj wiadukt, no bo inaczej ta droga nie mogłaby jak przeciąć torowiska. I tutaj w bok, w prawą stronę zaczyna się szlak zwiniętych torów. I w tej chwili taką ścieżką gruntową będziemy wzdłuż torowiska, które no, na razie jest niedostępne, podążać. Idziemy tą ścieżką gruntową, a obok w takim bardzo głębokim wykopie torowisko. Idziemy dalej prosto. Szlak wszedł na torowisko i już tak od kilkunastu minut taki dość
monotonny odcinek, to jest kierunek Miastko, kierunek Bytów. I taki wiadukt w środku lasu, widok z tej strony, kierunek na Bytów. I kierunek na Miastko. No droga dalej idzie prosto. I kolejny monotonny i prosty odcinek leśny, kierunek Miastko. Kierunek Bytów. Tak droga się teraz ciągnie cały czas lasem. Przeważnie na takim małym nasypie. Nic się tu właściwie nie zmienia. I kolejny już wiadukt na pierwszej części tej linii z Miastka do Dretynka. Razem w znacznie lepszym stanie, to jest kierunek na Bytów. I widok z drugiej strony wiaduktu, kierunek Miastko. No my idziemy dalej, jak widać dalej leśna ścieżka. I jeszcze widok z góry z wiaduktu, kierunek Miastko. Tak wygląda w tej chwili wiadukt. I w tą stronę idziemy. Jedyną pozostałością dawnej stacji Dretynek jest droga dojazdowa, brukowana. Teren stacji po lewej stronie jest wyjątkowo zarośnięty. Nic tutaj nie zauważyłem takiego ciekawego do pokazania. Szlak idzie dalej trochę z boku dawnej stacji, no z uwagi na zarośnięcie. Pewnie niedługo wrócimy na torowisko. Zaraz za Dretynkiem torowisko biegnie w takim głębokim, niedostępnym, z tego co widzę, nawet zalanym wykopie. Pokazuję właśnie go. Tutaj idzie droga górą. Prawdopodobnie tutaj musiał być kiedyś wiadukt. Tu zostało wszystko zasypane. Natomiast my idziemy w tej chwili ścieżką, szlakiem zwiniętych torów. No i tutaj ta ścieżka wygląda na to, że jak szlak zacznie być dostępny, ten wykop, to wejdziemy znowu na torowisko. Przechodzimy na drugą stronę torowiska, stąd przyszliśmy. Tak wygląda torowisko w tej chwili. Czyli jest zupełnie dostępne, zalane. I szlak, którym będziemy szli, on przechodzi teraz na lewą stronę torowiska i będziemy starali się w ten sposób właśnie ten odcinek niedostępny obejść. I jeszcze taki wiadukt nad niedostępnym torowiskiem. Pod spodem jest to zalane, niedostępne torowisko w głębokim wykopie. Tutaj jest wiadukt. To biegnie w stronę Bytowa. A my obchodzimy to w prawo ścieżką rowerową. I wracamy na dawne torowisko. To jest początek tego odcinka niedostępnego. Kierunek na Miastko. A to kierunek na Bytów, czyli tędy idziemy. I następny wiadok w środku lasu, widok na Bytów. I widok z drugiej strony na Miastko. Widać, że rosną na nim już nawet drzewa, więc do niczego nie jest już wykorzystywany. I odcinka leśnego ciąg dalszy, kierunek Miastko. Kierunek Bytów. I kolejny wiadukt, nie służący już niczemu, przerywa monotonię drogi przez las. To jest kierunek na Bytów i kierunek Miastko. I jeszcze widok tego wiaduktu od góry, kierunek na Miastko. Tak wygląda wiadukt. Jak widać, jest już zupełnie dawno nieużywany. Wygląda droga na Bytów. I idziemy dalej. Minęliśmy rejon dawnej stacji Lubkowo, w którym jedyną pozostałością była brukowana droga dojazdowa. I poniżej torowisko, to jest kierunek Miastko, przechodzi pod takim wiaduktem, cały czas używanym, kierunek Bytów.
Jeszcze spróbuję pokazać ten wiadukt z dołu. I wiadukt z dołu, kierunek Bytów. Idziemy, jak widać, cały czas prosto, wygodną ścieżką rowerową. Między Dubkowem a Dolskiem odcinek praktycznie jak spod linijki. To jest widok na miastko. To jest widok na Bytów, tam gdzie idziemy. Nic się tutaj nie zmienia. Szlak rowerowy biegnie prosto jak strzelił. I dochodzimy do miejscowości Dolsko. Tak wygląda w tej chwili torowisko. To jest torowisko, którym przyszliśmy. Tam w prawą stronę przychodzi taka ścieżka, ten szlak rowerowy, który tutaj widać. Ten szlak rowerowy odchodzi już od torowiska, natomiast torowisko to jest to. Nie ma tutaj możliwości przejścia torowiskiem. Co więcej, nie ma także możliwości za bardzo obejścia tego torowiska. Tu wokoło jest pozagradzane i za bardzo nie ma jak tego obejść. Wobec tego no, ten kawałek do miejscowości Piaszczyna obejdę drogą asfaltową. I jesteśmy przed stacją Piaszczyna. Wiadukt jest właśnie przed samą stacją. Nasyp jest bardzo tutaj wysoki. W dalszym ciągu niedostępny. Cały odcinek jest niedostępny, pozagradzany i polecam tutaj przejście tą asfaltówką, którą tutaj widać. No, jest to niewygodne, znaczy w sensie nieprzyjemne, natomiast wygodne jest bardzo, natomiast nieprzyjemne, bo trzeba iść poboczem, ewentualnie podjechać, też jest to możliwe. Tutaj mamy ten wiadukt, w tą stronę jest dawna stacja Piaszczyna i w tą stronę właśnie w tej chwili będę się kierował. Jeszcze widok z wiaduktu z góry. Są dość ciekawe widoki, dlatego pokazuję. To jest ta szosa asfaltowa. Miastko Bytów, którą tutaj przyszedłem. Tak wygląda okolica. No i nasyp. Niestety nie do przejścia. Ścieżka biegnąca obok torowiska wchodzi później już na to torowisko, staje się ono już wreszcie dostępne i przechodzimy na teren dawnej stacji Piaszczyna. To jest widok na miastko, to jest teren dawnej stacji, ale niestety wszystko jest tutaj zupełnie zarośnięte i mimo, że się rozglądam, żadnych pozostałości stacji nie dostrzegam. I na razie idziemy tutaj w stronę Bytowa, taką dość wygodną ścieżką. A jednak trzeba przejść kawałek dalej, brukowana droga dojazdowa, no ale to już jest standardem. Ale jeszcze poza tym taka pozostałość tutaj, czy to po budynku, czy po rampie, pozostała. Idziemy dalej tą drogą brukowaną. I zaraz za stacją trzeba znowu znaleźć szlak rowerowy, który doprowadzi nas znowu na dawną kolejkę. I teraz tak to będzie biegło przez las. Tym razem spacer taką bardzo zarośniętą ścieżką w głębokim wąwozie. To jest kierunek miastko, kierunek Bytów. No idzie się tak mało wygodnie, powiedzmy. Jak na szlak rowerowy jest to, no nie jest to standard, ale być może gdzieś z tego szlaku rowerowego już wcześniej zszedłem. Nie wiem, bo też nie widać tutaj żadnych oznaczeń. Jesteśmy teraz w miejscowości Głodowa. Nasyp przeszedł na drugą stronę drogi miastko Bytów. I tu widzimy go w prawą stronę, po prawej stronie trasy w kierunku Bytowa. I miejscowość Głodowa. Zniszczony wiadukt nad taką polną truszką. Został się tylko lewy przyczółek, prawy został, jak widać, całkowicie zniszczony. I nasyp staje się ponownie dostępny. Tutaj widać, że wchodzi na niego ponownie ścieżka rowerowa. Szlak zwiniętych torów. I piękne widoki z wysokiego nasypu. Już przed stacją Kramarzyny. Idziemy dalej, kierunek Bytów. I jeszcze wiadukt na tym wysokim nasypie.
I kolejny wiadukt w wysokim nasypie, tym bardziej nie, tym razem nie bardzo mam jak zejść na dół, żeby go z dołu pokazać, więc tylko taki widok troszkę z dołu. Tak to wygląda. A tak wygląda ten wiadukt z góry. To jest kierunek miastko. Widoki. Kierunek bytów. Zbliżamy się powoli do stacji Kramarzyny. Tak wygląda już przebyta droga, czyli od strony miastka. Tak wygląda podejście do byłej stacji Kramarzyny. Cały czas wygodna ścieżka szlakiem rowerowym. I dworzec, dawny dworzec kolejowy Kramarzyny. Tutaj kończymy naszą wycieczkę szlakiem linii kolejowej miastko Bytów. To jest pierwsza część tej wycieczki, druga część już w przygotowaniu. To jest, tak jak powiedziałem, dworzec, to są budynki też związane z koleją, natomiast co dokładnie, jakie to jest przedkładnie było przeznaczenie, nie wiadomo. W tej chwili widok jest od strony podjazdu, od strony torów nie ma możliwości pokazania, wszystko jest zagrodzone. I zapraszam Was w takim razie na następną wycieczkę szlakiem dawnej linii kolejowej.